A w dzisiejszym odcinku Auto Challenge mamy efekt nietypowy challenge. Została nas tu taka sytuacja. BMW. I takie BMW ma manualną skrzynię biegu, więc tam ma trzy takie pedałki. I co jeszcze? To jest oczywiście F chyba 11. Chyba F11, z tego co się orientuję. Gdzie te kilometry są? Tu są kilometry. Patrzcie, jak mało kilometrów. I w tym BMW jest problem tego typu, że wysunęła się panewka z wału korbowego, ale główna, i wypchnęła simmering. Co spowodowało, że ten simmering się zrobił nieszczelny i zaczął wyciekać olej z przodu silnika. Spod koła pasowego. I co lepsze, ten silnik dalej chodzi, mając jakieś tam ciśnienie, no ale panewka jest uszkodzona i pewnie się obróciła w łożu, więc wyciągamy ten silnik z karoserii i będziemy go rozbierać celem weryfikacji. Dobre te BMW. Dobre to BMW. Także wyciągamy, zobaczymy i co, i będziemy weryfikować na miejscu, na bieżąco. Zdam Wam relację, co się tak naprawdę wydarzyło w tym silniku. Czy to przypadek, że Chris też kupił BMW? Nie wiem, czy to przypadek, czy nie, ale nie kontaktowaliśmy się, że każdy z nas chce po BMW do roboty. Oczywiście on ma fajniejszą wersję, ja mam najsłabszego 3-litrowego diesla z manualną skrzynią biegu, także czy to przypadek, nie wiem. Myślę, że nie sądzę. To po prostu tak się trafiło. To akurat jest od klienta. To jest akurat od klienta BMW, także będziemy mu próbować. Będziemy starali się mu pomóc. Zobaczymy tak naprawdę, jakie są koszty i co trzeba zrobić, żeby ożywić te BMW. Oczywiście tak krótko Wam pokażę, ten silnik jeszcze działa. Aha, sprzęgło. No naprawdę jeszcze ładnie idzie, tylko tyle, że słychać hałasy. No, nie chcę go męczyć, ale... Także on jeszcze jakoś działa, ale nie morduje go, bo już tu nie ma to większego sensu. No i bateria słaba. Także pozbawiam go napięcia, odpinam akumulator i rozbieramy, zobaczymy co dalej. BMW, jak widzimy, no ja chyba mam, tak, no to ktoś miał rację. Tu jest kierunek, w lusterku go nie ma, czyli przedlift. Zgadza się, a tu? Tu, tak. To jest przedlift. Mówię, stare, zmęczone, ale BMW, prestiż. Ale prestiż. No, widzę, że tu będzie prestiż jak nic. No, tu jest dosyć dużo miejsca, żeby go wyciągnąć do góry. Fajnie. Obieram go z filtra powietrza, z dolotów, odlotów. Jakieś poprzeczki powykręcam, coś trochę zrobię tu wolnego miejsca i Wam pokażę zaraz. A więc w temacie aktualizacji BMW, w BMW próbuję wyciągnąć sam silnik, skrzynię zostawić. Co prawda tu nie mam dużo, ale wydech ładnie wyszedł. Ekologia wyszła. Skrzynia oczywiście manual, więc powinno być dosyć prosto. Zaraz podłożę sobie coś pod skrzynię, łapy mam odkręcone, wszystkie rzeczy dookoła pouwalniane i spróbuję wyciągnąć sam silnik. Co jeszcze? Wyciągnąłem oczywiście zestaw chłodnic z interkulerem, ze wszystkim, jako cały zestaw. Co prawda trzeba było to tak podzielić na kawałki. No jest wyciągnięte, kompresor klimatyzacji też. Czynnik oczywiście odciągnięty, więc zobaczymy jak to wyjdzie. A więc pacjent na wieszaku i co? Dobieram się do układu paliwowego. Trochę go tu porozbieramy.
i zobaczymy. A więc w temacie BMW, tłoki mam z korbowodami wyciągnięte, wał się obraca bardzo fajnie, patrzcie jak mięciutko, wszystko w porządku, tylko jeden taki mały, w sumie to chyba taki mały problem. Tu się obraca panewka wraz z wałem. Chyba tak nie powinno być. I stąd właśnie biorą się problemy. Cóż, rozebrany jest. Graty leżą tu. Graty leżą tam. Trochę nawet ich tam jest. Wyciągam wał i zobaczymy, czy to tylko na tej jednej. Ale szkoda, nie? Szkoda, że to się tak... Takie to słabe. Mamy tutaj silnik BMW. N, jak nie naprawiaj, 57. I czy to jest problem? Nie, to nie jest problem. A czy to jest problem? Tak. To jednak może być problem, że panewka obraca się wraz z wałem. Tak, to chyba jest problem. A więc robimy aktualizację tematu BMW N57. Chyba B30, na pewno 3 litrówka. Na pojedynczej turbinie najsłabszy, także chyba to jest B30. Mieliśmy, tak jak pamiętamy z tamtych wcześniejszych nagrań, mieliśmy obróconą panewkę tutaj na pierwszym. I teraz wam powiem, że najlepsza rzecz, która się mogła w życiu wydarzyć nam, to się wydarzyła. Znaczy klientowi, nie nam. To się klientowi wydarzyło. Czyli panewka przykleiła się do wału i obróciła się tylko w łożu. Więc wszystkie łoże zostały zrobione, rozwiercone na nadwymiarowe panewki, ale tylko po zewnętrznej stronie. Także te wszystkie łoże zostały poobrabiane. Teraz wam tu włożę. Poobrabiane, widzimy tutaj taki hon. I ślady po pomiarach zostały poobrabiane, ale nie trzeba było ich tu obniżać. Bo czasami jest tak, że trzeba po prostu całą stopę plus te miejsca obniżyć po to, żeby zmniejszyła się średnica i wtedy można zrobić pod oryginalną panewkę. Ale do tego silnika występują nadwymiarowe panewki i takie też mamy. Także nadwymiarowa panewka sobie poszła po stronie łoża. Po stronie wału jest nominalny, czyli standard. I będziemy go dalej składać. Wydmuchane, wyczyszczone wszystkie kanały. Naprawdę jest ich tu bardzo dużo i też bardzo dużo wiórów było. No bo po obróbce musiały się te wióry tutaj dostać wszędzie w te kanały olejowe. Wydmuchane, wyczyszczone. To co widzicie, to są tylko cienie ze zmywacza. I teraz montuję oczywiście natryski na dęka tłoka. Co jest z tulejami, co jest z tłokami, to później. Na razie wrzucam natryski na dęka tłoka, zakładam wał. Skręcam go i pokażę wam, jak to się powinno obracać. Czy to się w ogóle będzie obracać? Mam wstępnie skręcony ten wał. Patrzcie, obraca się bardzo leciutko. Oczywiście to jest posmarowane na gluta, więc ten glucik troszkę trzyma. Co do wału, wał jest przepolerowany, nic nie obrabiane, tylko zapolerowane. Także przedni czop, nawet ten pierwszy, na którym się nakleiła panewka, nie zniszczyła mu wymiaru. To jest prawie niemożliwe, żeby się to wydarzyło komuś innemu. Także wał jest zapolerowany. To są cienie oczywiście. Patrzcie, to tylko po myciu zmywaczem wychodzą takie różne cienie. Nie jest tu nic krzywe, nie jest tu... Wszystko jest pomierzone. Oczywiście będziecie widzieć na kartce. Ale naprawdę fajnie się to obraca. No i co ważne, był prosty. A więc robimy aktualizację tematu BMW. BMW i w temacie BMW. Mam oczywiście założone tłoki na korby. Każda korba jest ze swojego miejsca wyciągnięta z wału i tak samo są oznaczone też tłoki. Firma, która obrabiała blok, po prostu przypisała każdy tłok do każdego cylindra. One oczywiście są górą stoczone, obniżone są delikatnie, wysokość tłoka jest obniżona, dlatego że też był obrabiany blok. Tu mam założony wał już z panewkami, wszystko skręcone. Musicie wiedzieć, że to wszystko jest posmarowane glutem, tym gęstym takim glutem. Bez mała takim glutem, jak majstrowi z nosa kapie.
I tym glutem jest to posmarowane, kręci się bardzo ładnie, wał suwliwie idzie, więc tu nie będzie żadnego problemu. Teraz ubieram oczywiście panewki. Nie powinno być problemu, powiem tak, nie powinno być problemu. Wał jest prosty, nic się nie pokrzywiło, wszystko w porządku. Dokręcone jest takim momentem, jak nakazuje instrukcja. Wszystko jest w porządku. Teraz oczywiście są panewki sputerowe, czyli jedna wzmocniona od strony korby, od strony stopy. Z dołu jest delikatnie słabsza panewka, normalna, klasyczna. Ta jest wzmocniona z tej strony. Ubieram panewki, ubieram nowe pierścienie, wrzucam to do bloku i zobaczymy, co z tego będzie. Oh my God. A więc w temacie BMW, pompa ustawiona, wszystko pięknie jest. Tutaj ślizgi założone, napinacz puszczony, oczywiście wyprowadzony tutaj łańcuch na górę na wałek. Tu sobie trzeba będzie to tam troszkę postymulować, a jak nie, no to zaraz zepnę to trytką i ustawię sobie to na jakiejś wysokości, zepnę to trytką, żeby mi to nie przeszkadzało przy montażu tego dekla, ale nie ma takiej konieczności, bo to nawet jak, znaczy to nawet jak ten łańcuch spadnie, to zawsze można go jakoś wyciągnąć. Tu dokręcone 65 N, ja daję plus 5, 70. Natrysk na łańcuchy, tu w tym miejscu zakręcony, napinacz zakręcony, puszczony, także już napina ten łańcuch. Na samym końcu, przed założeniem pokrywy klawiatury, ja sobie to polewam olejem, miska już będzie założona. Teraz potrzebuję założyć ten dekiel tylny, w którym po prostu przykręcę uchwyt, założę koło zamachowe już i przykręcę uchwyt. Wtedy będę miał blokadę na wał. A tak musiałem to na razie tylko na sucho poprzykładać, żeby ustawić wał w górnym martwym punkcie, także wszystko jest w porządku. I co, lecę dalej ze składaniem tego silniczka. Teraz muszę ogarnąć, posprzątać trochę pod tym deklem, bo tu jakieś widzę brudy są, jakieś silikony do wyczyszczenia, no i uszczelniacz do wymiany. Lepiej sobie teraz ten uszczelniacz założyć, jak później się tu męczyć i nabijać go na przykręconej tej o budowie rozrządu. Także teraz ogarniam ten dekiel i zaraz montujemy dalej. A więc zrobimy aktualizację BMW N57. I co? Mamy tak. Oczywiście pompa oleju zalana. Pompa nie była sucha. Obrócone było wcześniej. Ładnie jest napita olejem. Ja zawsze ją dolewam do pełna. Ja uwielbiam wlewać olej z tej strony. Po prostu uwielbiam, jak tłoki z olejami są namoczone. Tak to sobie chwilę pobędzie. Teraz założę miskę oleju. Miska oleju ogarnięta, uszczeleczka jest na miejscu. Zaślepię oczywiście tu spływ. Założę koło pasowe, żeby mi się tędy nie wylał olej. I obrócę sobie ten silnik do góry nogami i będę miał wszystko tutaj już delikatnie mokre. Uwielbiam, jak ten olej po prostu tak wisi na tych tłokach, tak jak tutaj jest. No z drugiej strony nie mam głowicy, więc nie ma tam żadnego problemu, że coś przecieknie przez pierścienie, zrobi się resor. Nie, nie, nic takiego. Także zakładam miskę i widzimy się za chwilę. A więc w temacie BMW N, jak nie kupuj, nie remontuj, 57 D30A. Głowicę mam ogarniętą, przygotowaną, gotową do montażu. Tam z tyłu leżą uszczelniacze zaworowe, które zostały wymienione. Zaworki, wszystko pięknie, ładnie wyczyszczone. Jest gotowe. I teraz tą głowicę należy założyć do aut na blok. Oczywiście wcześniej wkładając uszczelkę pod głowicą. Także to już jutro montaż głowicy. Dokręcimy, ma być dobrze, będzie wszystko w porządku. Wjeżdża komplet świec żarowych, bo są z końcówkami porcelanowymi i przy wykręcaniu, bo jest lepiej ruszyć je teraz, jak głowica jest zdjęta, no i okazuje się, że dwie się ukręciły, no ale od tej strony bardzo ładnie te żarniki można powybijać. Wyczyszczone gniazda pod wtryski, wyczyszczone gniazda pod świece żarowe, przyjdą nowe świece, zakręcimy, jak już będzie to oczywiście na... Ta głowica będzie siedzieć na bloku. Także to tyle i czekamy na jutrzejszy dzień. Dziś zapowiadam Wam walkę wieczoru. BMW N57 D30A. W prawym narożniku Maciej Dziadkiewicz. Dziś walka wieczoru. Będą walczyć obydwoje po 5 minut, 3 rundy. Come on, come on, come on, man, come on.
Zapowiem wam walkę wieczoru. W lewym narożniku BMW N57. W prawym narożniku Maciej Dziadkiewicz. Będzie napierdolanka gruba. Come on, man! Come on, come on, come on! A więc w temacie BMW widzimy tłoki wszystkie zadowolone, uśmiechnięte. Rozrząd siedzi, głowica przygotowana. Zarzucam na górę. A więc w temacie BMW. Naprawdę to jest BMW. Tu nawet takie coś tu napisali. Mamy złożony rozrząd, założone wałki, wszystkie gadżety, bombety. Pokrywa klawiatury założona i wrzucone nowe świece żarowe. Dlaczego nowe świece? Dlatego, że wykręcałem stare do regeneracji głowicy. No i okazuje się, że faktycznie pourywały się końcówki, a że tu są świece ceramiczne, dlatego że porcelanka, już wam pokażę, jak wygląda. Porcelanka tutaj biała. Stwierdza, że ten dół świecy, ten właśnie sam koniuszek jest ceramiczny. No i tu go gdzieś złapało. Ruszyłem, ukręcają się i że zostają same żarniki. Ale te żarniki wyciągnąć później, no jest mega problem. Więc lepiej to zrobić od razu i nie mamy takiego problemu. Co jeszcze należy przy takich remontach zwrócić uwagę, to na ten przecudowny, fantastyczny czujniczek, czujnik temperatury płynu chłodzącego w głowicy. Dlatego, że on się tutaj rozszczelnia i później płyn chłodniczy wychodzi tutaj przez te piny. Warto jest go od razu założyć, on idzie z przodu. Tam jeszcze muszę dopracować troszkę to gniazdo, bo widzę, że jest nie do końca tak, jak bym chciał. I wkręca się go tutaj i jest po krzyku. Także tam jeszcze zaraz szczoteczką malutką przeczyszczę ten otwór. Tam jest płyn chłodzący, więc nie ma tam jakichś problemów. No i co? Mam to poskładane. Zaraz przyniosę sobie układ wtryskowy. Założę tutaj układ wtryskowy. I założę tutaj nawet tak jakoś właśnie przewód, pamiętam, że przechodzi. Tu w tym miejscu, chyba w tym. Bo szyna jest zasilana z dwóch sekcji z pompy. Ta pompa jest dwusekcyjna. Później założę podstawę filtra. No i tutaj jakieś krótce woda, coś inne, takie tam rzeczy, łapy. Ten silnik już tu jakiś delikatnie tłusty jest, ale to zaraz posprzątam. Powycieram go i jak już będzie założona podstawa filtra. I co? Później przód silnika, koło pasowe założę i tak powolutku cały czas do przodu, lewym pasem. Motor starten. A więc celem aktualizacji nasz przecudowny, fantastyczny N57 złożony, ma się dobrze, pozakładane wszystkie bambety wróciły na niego z powrotem, wczoraj, tak żeście widzieli na nagraniu, wstępnie uruchomione, ja lubię tak podlać go tutaj troszkę zmywaczem, delikatnie go uruchomić, niech poklekocze, wciągnie mi olej. Do filtra pokażę, że ciśnienie oleju jest i że nie zapomniałem łańcucha na pompę oleju. Taki żarcik sytuacyjny. Jeszcze się tak nie zdarzyło, ale jakby się zdarzyło, to lepiej na stojaku, żeby się wydarzyło, jak później w aucie. Także olejem jest zalany, demontuję go ze stojaka i wciskamy go do karoserii. No a w karoserii oczywiście kompresor klimatyzacji, alternator, jakieś rzeczy trzeba tu pouzbrajać. Tam będzie co robić, to zobaczycie chwilę później. A więc robimy aktualizację tematu BMW. BMW oczywiście się przemieszcza, tło się przesuwa i nie jedziemy na lawecie. Jedzie o własnych siłach. Nawet kontrolka czujników ciśnień w kołach świeci. Tam jakieś problemy są, ale myślę, że jakiś sensor uszkodzony, bo ciśnienie w kole jest. Tło się przesuwa. Jedziemy całkowicie na razie lajtowo, spokojnie. Niech się troszkę poobraca ten wał, niech się przyzwyczai do tych nowych panewek. Po drugie są też nowe pierścienie, przehonowane tuleje, zrobiona oczywiście regeneracja łoża, nowe panewki w układzie korbowym, nowe
panewki w sworzniach w główce korbowodu, także tam też luzy skasowane. No i co, całkowicie normalnie, przyjemnie jedzie. Jedyna rzecz, która mnie w tym aucie jeszcze troszkę denerwuje, przy silniku oczywiście, no to jest turbosprężarka, która ma troszkę wyszczerbione łopatki. Musiała biedna zjeść rurkę z odmy, bo jak wiadomo, w tych silnikach, gdzie rurka jest z takiej harmonijki plastikowej, no to jest problem, że ta harmonika z czasem pęka, no i wpada właśnie, zaczyna się łuszczyć w środku i wpada do turbosprężarki. No i zapewne to też miało tutaj miejsce, bo jest nie nowa ta rurka, ale już wymieniona na pewno. Co dalej? Jeżeli chodzi o przebieg, to widzimy tam 197 795. Teraz będzie za chwilę, za 2 km będzie fajny przebieg. No tak jak widać tutaj na liczniku dziennym, 100 km już auto zrobiło. 100 km auto zrobiło i co? No i fajnie, przemieszcza się. Oczywiście denerwujące jest to, że jest manual na pokładzie, bo trzeba się trochę namachać tą wajchą, ale nie jest źle, tło się przesuwa, jedziemy. Najważniejsza jakaś reakcja na gaz jest. Coś tu by trzeba było, na drodze się ciasno zrobiło, ale zaraz to naprawimy. Zaraz to naprawimy. I co, to chyba na tyle. Później Wam pokażę, oczywiście później Wam pokażę z wnętrza. O, jest, zrobił się fajny przebieg. 1977 97. Także później pokażę Wam z zewnątrz to auto, jak ten silnik pracuje, jak wygląda z dołu, czy nie ma wycieków, poglądamy. Mam nadzieję, że nie ma nic, bo rano na asfalcie nic też nie było, więc nie powinno być nic. Tak poza tym jakieś hamulce jeszcze się rozjeżdżą troszkę i wszystko będzie w porządku. To chyba na tyle, jakby coś, zrobimy kolejną aktualizację. A więc w temacie BMW mamy kolejną aktualizację od dołu. Wszystko w porządku, suchuteńko, nic się nie dzieje. Turbo gwizda, tylko szofer słaby. Tu jakieś takie przewody tłuste, tak było. Tu się nie czepiamy, tu wszystko suche, szczelne. Jeszcze przekaźnik świeżych żarowych doszedł do wymiany. Nic, żadnych problemów, wszystko działa poprawnie. Także teraz z góry Wam pokażę, jak z góry to wygląda. A więc teraz z góry, tu wszystko jest w porządku. A ten filtr miałem ściągnięty, suchuteńko, nic się nie dzieje, musicie wierzyć na słowo. Wszystko chodzi poprawnie, tak jak miało chodzić, tak chodzi. Tak jak mówię, turbo jest głośne, pierwsza spodkorka się sączy, ale to jest winny już sam korek po prostu. Sam korek jest winny, także też należałoby go zmienić. Reszta, wszystko w porządku. Filtr każdy widzi, jaki jest, ale też z tym też nic nie zrobimy, bo wiem, że powinien być nowy, ale co jak turbo już jest końcówka jego, także tu zaraz turbo zdechnie, też wartałoby zrobić. Ale niestety klient musi tak chwilę pojeździć i nazbierać na to turbo. Chodzi ładnie, wszystko w porządku. Ten plastik lata, on jest fruwający, to tam wszystkie uchwyty nie trzymają, ale to też, no nie wszystko naprawimy naraz. Nie da się niestety. Także co, jeszcze aktualizacja ze środka. Tu wszystko działa poprawnie, te ślady, to wszystko jeszcze wyczyścimy, żeby wyglądało lepiej, jak wygląda teraz, ale ważne, że chodzi, wszystko jest w porządku. A więc robimy aktualizację tematu BMW. Temat BMW wygląda następująco, że oczywiście, tak jak widzieliście z nagrań, auto zostało poskładane, pojeżdżone, sprawdzone, nie było żadnych problemów, tak jak mówiłem w ostatnim, przedostatnim nagraniu. Nie podoba mi się tylko praca turbosprężarki, no bo jest taka, można powiedzieć, lekko głośna i to też tak naprawdę definiuje to, że po obróconej panewce, nawet takiej delikatnej, że naprawdę nie ma jakoś tam Bóg wie ile wiórów i olej wygląda naprawdę na
znośny i tak należałoby dać turbosprężarkę do naprawy, tak samo jak po pomieszaniu się płynów, czyli że płyn chłodniczy dostaje się do oleju, a wiadomo, że płyn chłodniczy w oleju to nic dobrego, krystalizuje się cukier jakby i robi się problem, bo te płyny są na bazie przecież glikolu i tworzy się taka maść, która tak naprawdę też w pierwszej kolejności zabija turbosprężarkę, no bo tam jest wysoka temperatura i potrzebne dosyć duże smarowanie, więc naprawa taka, która została tu przedstawiona w tym filmie, ma jak najbardziej sens, no bo musimy tak naprawdę też trzymać się jakichś ram finansowych i wiadomo, że nie zawsze możemy sobie pozwolić, nie wiem, na regenerację turbosprężarki, czy od razu na przykład, czy na jakieś inne jakby osprzętowo, powiem tak, że osprzętowo przy silniku pracę. No ale w tym momencie zostało to zrobione. Także ta turbosprężarka została w tym aucie. Chwilę pacjent pojeździł już bez jakby mojej obecności, bo ja w tym momencie już nie uczestniczyłem w tej naprawie. Z wiadomych względów to też będzie za jakiś czas aktualizowane, co jest ze mną, gdzie jestem i co się ze mną dzieje. Że na razie takie materiały wskakują na kanał, jakie są, ale tak jak musicie też wiedzieć, że szykują się zmiany i będzie to na lepsze dla Was prawdopodobnie, ale tak jak mówię, na tą chwilę po prostu przeszłem w tryb duch i tak na razie muszę zostać, jestem offline, można powiedzieć. Tak na razie to musi być, później będziemy aktualizować dalej ten temat, co ze mną, a potem wracamy do tematu BMW. Za jakiś czas ta turbina oczywiście zaczęła wydawać coraz większe dźwięki, właśnie zaczęła chodzić, no bo klient zaczął jeździć. Zawsze jest tak, i to muszę Wam powiedzieć, że kiedy auto jest nie do końca sprawne, to klienci oszczędzają taki samochód. A po naprawie u mechanika, jak już zaczyna ten samochód zaczyna dobrze jeździć, wtedy jest lutowane do spodu. Lutowane jest do spodu, tak powiem kolokwialnie. I z tego tytułu też niektóre elementy się poddają. No bo do tej pory się klient bał, no bo samochód był niepewny, ale jak już po naprawie, no to już musi być dobry. No i tak w tym przypadku też było, że to turbo zaczęło wydawać coraz większe dźwięki. No i przed końcem jego życia został wyłapany ten temat, że trzeba faktycznie zregenerować turbosprężarkę. No i to już kolega po fachu dokończył bez mojej jakby obecności i to już auto zaczęło jeździć poprawnie w 100%. Także to chyba na tyle. Tak jak zawsze oczywiście subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, udostępniajcie, wbijajcie na Instagrama, tam też będą wchodzić relacje za niedługo i oczywiście wszystkim zdrówka życzę i czekamy na kolejny challenge, mniejszy lub większy, ale kolejny. Oczywiście bardzo, bardzo dużą wdzięczność wyrażam dla osób, które wspierają mnie na platformie Patronite, jak i w innych aspektach mojego życia. Naprawdę jestem bardzo wdzięczny za pomoc, bo naprawdę jest bardzo, bardzo teraz potrzebna w tych jakby ciężkich chwilach, gdzie majster wstaje dopiero na nogi po powrocie do kraju i inwestycji, jak wiecie, jest bardzo dużo, także naprawdę bardzo, bardzo jestem wdzięczny za Waszą pomoc. Zapraszam nowe osoby do wsparcia mnie w tych chwilach. Tuż niebawem będzie aktualizacja. Co z warsztatem? Dlaczego z warsztatem? Kiedy majster wrócił? Dlaczego wrócił? Jak, po co i na co? Ale na to jeszcze przyjdzie czas. Także to na tyle i czekamy na kolejny challenge.